Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają dość poufale nasi chłopcy. Dzień dobry państwu. 24 stycznia 2015 rok. Aura dalej nie sprzyja naszym wędrówkom po miejscach, które chcemy państwu pokazać i przypomnieć. Audycję nagrywamy dzisiejszą w domu. Audycja poświęcona jest zapomnianym bohaterom. Audycja dzisiejsza będzie obejmowała dwa tematy. Jeden temat to jest ICO, a drugi temat to jest akcja N. Powstańczej Warszawie sprzedawano blaszane orzełki. Chcielibyśmy państwu przybliżyć przede wszystkim postacie kobiet i w kilku, może dwóch, trzech przypadkach postacie mężczyzn związanych właśnie z tematem. Bohaterstwo kobiet polskich w historii Polski i w rozwoju państwa polskiego jest bardzo znaczące. Szczególnym okresem, gdzie wiele bohaterek Polek poświęca swoje życie, jest okres 1939-1945. Rozpoczęła się walka kobiet polskich z okupantem niemieckim już w listopadzie 1939 roku, kiedy na murach Warszawy pojawia się plakat niemiecki, w podpisie którego jest: Anglio, to twoje dzieło. Na rysunku jest plakatu żołnierz polski ranny. Z tyłu za nim jest postać przypominającą Wielką Brytanię. Dwie kobiety rozpoczynają ruch oporu kobiet w Polsce. Jedna z tych kobiet zrywa plakat, a druga z tych kobiet posądzona jest o napaść na żołnierza niemieckiego. Zostaną wykonane pierwsze egzekucje śmierci w listopadzie 1939 roku. Wyrok wyda Wojskowy Sąd Wojenny Niemiecki. Jedna z tych kobiet będzie rozstrzelana na terenie fortu Mokotowskiego. Druga z tych kobiet będzie rozstrzelana w forcie Bema. Jedna z tych kobiet, o której państwu wspominam, bohaterska kobieta, to Elżbieta Zachorska, która nie pozwoli zawiązać sobie oczu i wzniesie okrzyk, który zaskoczył bardzo wykonujących egzekucję Niemców w języku niemieckim: Macht ist Polen nicht verloren. Jeszcze Polska nie zginęła. Zachorska Elżbieta była po przeszkoleniu w okresie wolnej Polski II Rzeczypospolitej w Zegrzu, była telegrafistką i była z rodziny bardzo patriotycznej. Druga z pań, Eugenia Włodarz, która również zostanie rozstrzelana w listopadzie 1939 roku, otwiera listę Polek, bohaterek 39-45. Na ten temat
o której Państwu w tej chwili wspominam, jest książka Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski obejmujący lata 1939-1945. To są kobiety poległe, zamordowane w obozach i na terenie Niemiec. To było warunkiem umieszczenia kobiet w tej książce wydanej przez PIF w 1988 roku. Książka obejmuje ponad 4,5 tysiąca nazwisk. Chciałbym Państwu jedno pierwsze teraz pokazać, mianowicie nazwisko i króciutką informację o jednej z bohaterek walki o niepodległość Polski, Hannę Smoleńską, pseudonim Anna, pseudonim Hanka. Proszę popatrzeć, to jest króciutkie zdjęcie jej, Hanny Smoleńskiej. Któż to był Hanna Smoleńska? Ona jest autorką kotwicy, czyli znaku Polski Walczącej. Ona była harcerką, była w Wawrze. Ona wygrała konkurs wśród zgłoszonych prac. Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Mieszkała na ulicy Koszykowej razem z rodzicami 75, to w domu profesorskim. Ojciec był rektorem Politechniki Warszawskiej. Znak pojawił się po raz pierwszy w marcu 1942 roku. A teraz przejdźmy, proszę Państwa, do naszego tematu, mianowicie ICO i Akcja N. Bo one były, te dwa tematy, ze sobą w sposób oczywisty związane. W wyniku wojny, czyli największej tragedii narodu polskiego w dziejach jego rozwoju, okupant będzie realizował akcję AB, akcję inteligencja i będzie realizował akcję Wschód. W 1939 roku jeńców polskich po stronie niemieckiej jest 450 tysięcy. Są to oficerowie i są to szeregowcy. Pod koniec 1943 roku liczba jeńców zmniejsza się. Powód jest oczywisty. Okupant niemiecki pod presją wymóg na jeńcach polskich zrzeczenie się statutu jeńca wojennego i przejścia na statut jeńca cywilnego. W związku z tym pod koniec 1943 roku na terenie Niemiec będzie już 50 tysięcy jeńców. Resztę zostanie przymusowo zatrudniona w zakładach zbrojeniowych III Rzeszy i w rolnictwie III Rzeszy. Te 50 tysięcy jeńców, Niemcy zlokalizują w czterech obozach. Jest to obóz Woldenberg, jest to obóz 2C, jest to obóz Dessel, czyli 6B, będzie to obóz 7A Murnau i będzie to obóz 2D Gross Rosen. Wśród tych 50 tysięcy jeńców jest 17 tysięcy oficerów, co stanowi około 34% zamkniętych jeńców w obozach.
Jeńcy są zamknięci w oflagach, to są obozy oficerskie. Jeńcy są zamknięci w stalagach, to są obozy dla szeregowców. W podziemiu w Polsce występują organizacje, które będą starały się zająć uchodźcami i rząd polski też będzie zainteresowany, aby tej grupy nie zostawić bez jakiejkolwiek łączności z podziemiem w kraju i bez jakiejkolwiek łączności w ogóle. To jest ta grupa jeńców, o których wspomniałem, i to jest ta grupa jeńców w czterech obozach. Oprócz tego jest drugie działanie, dla Niemców bardzo istotne, mianowicie od początku 1940 roku Niemcy będą wyłapywać na terenie Polski mieszkańców Polski, bo nie tylko Warszawy, których będą umieszczali w obozach. Obozy są różne. Są obozy unicestwienia, są obozy koncentracyjne, są obozy wychowawcze, ale tych wszystkich jeńców zmuszają do pracy, która będzie doprowadzała do śmierci. Ocenia się, że mniej więcej pod koniec wojny skupiska Polaków w Niemczech i skupiska Polaków w Niemczech w obozach będą wynosiły około 1,5 miliona. Powstaje w Polsce bardzo istotna organizacja już we wrześniu, pod koniec 1939 roku. Jest to organizacja SZP, Służba Zwycięstwu Polski, i druga organizacja powstanie prawie zaraz, ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, i trzecia organizacja powstanie w 1942 roku i będzie działała do stycznia 1945 AK, którą rozwiąże generał Leopold Okulicki. Ta organizacja ZWZ i AK na wniosek generała Grota, czyli Robeckiego, powoła organizację pod nazwą IKO. Organizacja ta powstanie mniej więcej wiosną 1940 roku. W organizacji tej będą działały kobiety i będzie działał jeden z mężczyzn. Ale ten mężczyzna nie będzie działał bezpośrednio w tej organizacji, ale będzie współautorem pisma Głos Ojczyzny, a jednocześnie będzie oficerem w 6. obwodzie Armii Krajowej. Ten pan, zaraz o nim powiem bliżej, nazywał się Stanisław Smoleński. On przeżył wojnę, przeszedł wiele obozów jenieckich i obozów koncentracyjnych w Niemczech, i na jego temat możecie państwo przeczytać w unikalnej książce informację 6. obwód Armii Krajowej, Praga. On obejmował 5 rejonów. Ten pan, oprócz tego, że tworzył to pismo, o których wspomniałem, Głos Ojczyzny, jest również oficerem wywiadu w obwodzie 5, przepraszam, w rejonie 5 obwodu 6 i w rejonie 3 obwodu 6.
Proszę Państwa, parę słów na temat książki. Książki Państwo nie dostaniecie. Książka ukazała się w 2010 roku. Napisał ją oficer wywiadu obwodu 6. Książka ukazała się 20 lat po jego śmierci. Dosyć duży szmat czasu. Nazwisko Henryk Sztandał. Książkę poświęcił swojej wnuczce Edycie. Książkę można było, bo nie ma jej w księgarniach, ani nie znajdziecie, może Państwo znajdą w internecie. Można było dostać na terenie dzielnicy Praga Południe, a konkretnie w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe, konkretnie na ulicy Podskarbińskiej, niedaleko ulicy Kobielskiej. Książka została wydana dzięki staraniom burmistrza dzielnicy pana Tomasza Kucharskiego, a książkę pomogli wydać żołnierze 6. obwodu Praga, pani Barbara Kolińska, pan Leszek Rylski i pan Bogdan Zwoliński, który prezesował Związku Powstańców Warszawskich Prawobrzeżnej Warszawy. Tak wygląda książka, o której Państwu wspominałem. I tak wygląda zdjęcie tego pana, o której Państwu wspominałem. Działalność ICO przebiega bardzo ładnie. I pokażemy Państwu strukturę ICO i przypomnę Państwu, że motorem powstania tej komórki czy tego wydziału ICO był generał Rowecki, pseudonim Grot. Przedstawiamy Państwu dwa szematy. Na razie przedstawię Państwu to, przy którym jesteśmy, szemat w temacie organizacyjny ICO. Przypomnę Państwu, że ICO powołał Stefan Rowecki, generał, pseudonim Grot. Zajmiemy się tylko pierwszym oddziałem struktury organizacyjnej Komendy Głównej Armii Krajowej. Zajmiemy się sztabem, zastępcą pierwszym szefa sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, pod który podlegał bezpośrednio Wydział Organizacyjny Komendy Głównej Armii Krajowej, którego szefem był wtedy major Antoni Sanojca, pseudonim Kortum, i był później on był pułkownikiem, pan Antoni Sanojca, i drugi z szefów, również pułkownik Józef Majer, pseudonim Piotr. Lewa strona Wydziału Organizacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej obejmowała trzy struktury podwydziały. Wojskową Służbę Kobiet, szefową tutaj była wtedy pani major Maria Witek, pseudonim Mira. Pani Maria Witek jako pierwsza z kobiet miała tytuł generała brygady. Drugim, jak gdyby, ogniwem były wojskowe sądy specjalne. Tutaj był szefem Konrad Zieliński. I w tę część wchodziło jeszcze duszpasterstwo. Natomiast dla nas najistotniejszym tematem jest prawa strona pierwszego wydziału, mianowicie Wydział Łączności z obozami jenickimi i skupiskami Polaków w Niemczech. Kierownictwo tej komórki ICO miały dwie panie. Pierwsza szefowa
to Halina Nieniewska. Pani miała pseudonim Irena Konarska. Skąd trzy literki? Z Irena, z pseudonimu I, i dwie literki z nazwiska Konarska, z pseudonimu. Stąd nazwa komórki ICO. Pani Halina Nieniewska niestety w sposób tragiczny zostaje ona i inni, o czym później, aresztowani 28 kwietnia 1942 roku i jej stanowisko obejmie Stefania Mieczyńska, która będzie potem kierowniczką tej komórki, ICO. Komórka ICO będzie miała następujące, jak gdyby, podwydziały, trudno, sekcje, które nazwiemy. Dla obozów oficerskich, oflagów, kurniki, tu szefową będzie Stefana Mieczyńska, pseudonim Jacek, będą gołębniki, czyli stalagi, będzie kierowniczką pani Felicja Ilkowska, pseudonim Nella, i będą mrowiska. Mrowiska będą obejmowały ośrodki Polaków w Niemczech. W tej komórce ICO będą również podwydziały takie, w których następuje szyfrowanie i pakowanie materiałów do obozów i do skupisk Polaków, pakowanie materiałów do puszek z konserwami oraz pakowanie materiałów do paczek żywnościowych. I w tymże jeszcze wydziale pierwszym organizacyjnym, oprócz tych komórek, które powiedziałem, jest Wydział Łączności. Żeby nie wracać do tych tematów, do schematów, chciałbym Państwu pokazać schemat akcji N. Akcja N Niemcy skierowana była bezpośrednio do odbiorców, czy do wybranych odbiorców i do armii w III Rzeszy. Miała na celu wykonanie, proszę Państwa, bardzo często w literaturze polskiej używa się, może moim zdaniem w sposób niewłaściwy, dywersja i sabotaż. Ja już Państwu wspominałem, że dywersja to niszczenie obiektów militarnych na zapleczu wroga. I jest to jedno z działań walki partyzanckiej. Natomiast sabotaż polega na unieruchamianiu lub uszkodzeniu urządzeń, instytucji o dużym znaczeniu dla działalności państwa. Dlaczego, do czego zmierzam? Bo bardzo często używa się pojęcia dywersja ideologiczna. Dywersja to jest walka. Natomiast sabotaż to jest działanie bez walki. Wobec tego akcja N, która była w okresie od kwietnia 41 do kwietnia 44, miała za zadanie sabotaż ideologiczny. Ten wydział N, o którym wspominałem, składał się z podwydziałów. Był to wydział organizacyjny, Wydział Studiów, Wydział, no, o czym wspominałem przed chwilą, specjalnych akcji dywersyjnych i podwydziały redakcyjne i podwydział kolportażu. Ten głos ojczyzny, o którym wspominałem, był drukowany przez pana Kawczyńskiego, Jana, Kazimierza Kumanieckiego, Stanisława Smoleńskiego, o którym już też wspominałem, drukowano pewne pisma.
Jak to wyglądało? Już Państwu pokazuję. Akcji N, o której Państwu wspominaliśmy i pokazałem króciutki schemat, poświęcona jest książka wydana przez Czytelnik w roku 1972. Książka nosi tytuł Akcja N, a w podtytule zostało napisane Die neue Ordnung Europas, nowy porządek w Europie, który miał realizować Adolf Hitler i jego, w cudzysłowie, poplecznicy, przyjaciele, koledzy na terenie kontynentu europejskiego. I nie tylko. Książka poświęcona jest żołnierzom akcji N. I chciałbym Państwu zademonstrować z tejże książeczki pod redakcją między innymi pani Auderskiej, Haliny Auderskiej. I chciałbym Państwu zaprezentować zdjęcia Jarosza Stanisława Smoleńskiego z Auschwitz. Powiedziałem, że przeszedł kilka obozów. On przeżył. Potem pracował po wojnie w Polskim Radio. To są jego zdjęcia z Auschwitz. I chciałbym Państwu zademonstrować pierwsze okładki niektórych pism wydawanych przez Akcję N. Jedno z nich Der Hammer, młotek. Drugie było Durchbruch, czyli przełom. Wydawano również pismo Erika. To było pismo satyryczne. Wydawano pismo Die Zukunft, czyli przyszłość. I bardzo interesujące pismo, które mam w domu, oryginał, Der Klabautermann, czyli w wolnym tłumaczeniu duch okrętowy. Pisma w doskonałym języku niemieckim, pisma miały za zadanie szerzenie sabotażu ideologicznego i pisma miały za zadanie skłócenie Wehrmachtu, SS, administracji niemieckiej. Czy to się udało? To Państwo zajrzą do książki, jak będą Państwo mieli ochotę. I zobaczycie Państwo, czy ta akcja się udała, czy nie. Wspomniałem Państwu na początku, że poświęcamy dzisiejsze nasze spotkanie bohaterskim kobietom polskim. I chciałbym kilka z nich, z tych kobiet Państwu, które były zaangażowane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości w ICO, chciałbym Państwu pokazać kilka postaci kobiet. Jedną z nich jest, a może dokładniej, Halina Nieniewska, a drugą Anna Białokurowa. Obydwie nauczycielki. Halina Nieniewska po skończonych szkołach w Lozannie w Szwajcarii przed wojną uczyła w gimnazjum Królowej Jadwigi i Stanisława Staszica. Gimnazjum Królowej Jadwigi było na placu Trzech Krzyży. Nie ma tego gimnazjum. Za pomnikiem Witosa na placu Trzech Krzyży jest tablica, która mówi, że w tym miejscu było to gimnazjum. Gimnazjum, czy liceum obecnie imieniem Królowej Jadwigi X, jest na ulicy Woronica. I w tej szkole są tablice poświęcone niektórym z tych kobiet, które wspominam. Białokurowa jest również
nauczycielką. Działalność ICO idzie w sposób stosunkowo bez aresztowań i w stosunkowo dość gładki do 28 kwietnia 1944 roku. Ja nie będę się wyrażał o jednym z panów. Wiktor Waliniowski, który był agentem Gestapo, i ten agent Gestapo jako rzekomy delegat ICO pokazuje Niemcom adresy, nazwiska i imiona tych bohaterskich kobiet polskich, które 28 kwietnia 1942 roku zostają w różnych miejscach miasta aresztowane. Do tej grupy należy jeszcze pani Anna Himmel, też była nauczycielką w Liceum Królowej Jadwigi. O Białokurowej już wspominałem. Była to również pani Wanda Moraczewska, która była w konspiracji od 1939 roku, a właściwie te wszystkie panie, o które wspominam, są w konspiracji od 1939 roku. Pani jest wspomniana Wanda Moraczewska w Mrowiskach. Wspominałem państwu, Mrowiska to łączność z Polakami, skupiskami Polaków na terenie III Rzeszy. Ona jest aresztowana. Od razu zostaje z Alei Szucha przewieziona do Auschwitz. Ma numer 22537 i ta pani umiera na tyfus w Auschwitz. Zresztą żadna, praktycznie jedna tylko z tych pań przeżyje, reszta z bohaterek nie przeżyje. A co dzieje się w obozach jenieckich? Wspomniałem państwu, że są te cztery obozy jenieckie. Pani Irena Konarska, czyli Halina Niniewska, ma doskonałe kontakty z tymi obozami do 1942 roku. Zadania, jakie stawia sobie ICO w stosunku do obozów i w stosunku do jeńców, to przede wszystkim informowanie jeńców o sytuacji w kraju, dostarczenie jeńcom broni, amunicji, map, pokazanie sytuacji międzynarodowej i przygotowanie jeńców do samoobrony. To były konkretne zadania, jakie ICO stawiała sobie. Z obozów jenieckich już pod koniec 1940 roku rozpoczynają się ucieczki. Łączność w 1940 roku i w 1941 roku to jest łączność na przykład z 7 stalagami, z 39 stalagów, ale z oflagami jest 17 oflagami w tym czasie, o którym mówię, a nie mówię o 1944 roku, trzecim, a 1942 jest prawie ze wszystkimi oflagami. Jak te ucieczki wyglądają? Ucieczki przede wszystkim będą oficerów. Ci oficerowie będą starali dotrzeć się do granic Belgii, Holandii i Danii i starają się skontaktować i wejść do armii polskiej na zachodzie, do generała Sikorskiego. Na przykład z Woldenbergu
to jest Dobiegniew, 2C, jak Państwu wspomniałem. 20 marca 1942 roku jeden z oficerów polskich, Zygmunt Siekierski, w przebraniu strażnika niemieckiego i na podrobionych dokumentach wyprowadzi 5 polskich oficerów. To jeden z takich przykładów ucieczek, ale są inne, na większą skalę ucieczki. Kolejną znaczącą ucieczką jest ucieczka z obozu Żłambinowic, niemiecka nazwa Lambsdorff. Na tym terenie jest zamkniętych 10 tysięcy jeńców polskich. Proszę Państwa, Żłambinowice to bardzo charakterystyczny obóz jeniecki, przez który przejdzie 500 000 jeńców różnych narodowości, ale to jest inny temat i nie przy tej okazji będziemy się tym tematem zajmować. Z 10 tysięcy uwięzionych jeńców polskich ucieknie około 1700 jeńców, z czego 800 ponad 50 osób zostaje schwytanych. Jeszcze jeden obóz Państwu scharakteryzuje, Gross-Rosen, w którym rodzi się organizacja konspiracyjna i z tego obozu też będą następowały ucieczki. Tę organizację tajną, która na terenie Gross-Rosen zostaje utworzona, to batalion Odra. Szefem tej organizacji jest pułkownik Witold Józef Dzierżykraj Morański. Niestety gestapo ze Szczecinka, z Piły, ze Słupska rozpracuje tę organizację. 200 osób będzie aresztowanych. Część zostaje skazana na obóz, zostaje wysłana do Murnau, gdzie tam zostają straceni po prostu. Proszę Państwa, spróbuję teraz z Państwem scharakteryzować parę postaci kobiet z ICO. Halina Nieniewska, Irena Konarska, o której pochodzi pseudonimu nazwa tej komórki ICO. W konspiracji od jesieni 1939 roku mieszkała na ulicy Raszyńskiej 56. Na ścianie tego budynku do dzisiaj jest tablica jej poświęcona. Pani jest warszawianką, pani jest bardzo wysoko wykształcona, jak już wspominałem, gdzie uczy. Pani jest szefową tej komórki łączności ICO z jeńcami i skupiskami Polaków III Rzeszy. I w jej mieszkaniu na ulicy Raszyńskiej 56 jest pierwsze organizacyjne zebranie Służby Zwycięstwu Polski, które prowadzi generał Grot. Ona również razem ze wspomnianym już Stanisławem Smoleńskim, pseudonim Jarosz, redaguje Głos Ojczyzny. Jej aresztowanie, datę wspomniałem, następuje w lokalu kontaktowym na ulicy 6 sierpnia w lokalu numer 58. Dlaczego po jej aresztowaniu, a właściwie drugim aresztowaniu, komórka ICO działa? Odpowiem tak. Pierwsze aresztowanie jest w czasie prowadzenia tajnego nauczania w szkole. Ona zostaje aresztowana razem z uczennicami. 2 tygodnie przebywa na Pawiaku, po 2 tygodniach jest zwolniona. Nie przestanie działalności konspiracyjnej w tajnym nauczaniu, bo również pracuje
w tajnym nauczaniu na Uniwersytecie Warszawskim, zostaje po raz drugi aresztowania. Adres wspomniałem, nazwisko agenta też. Nie przeżyje. Ona zostaje zakatowana w czasie śledztwa w Alei Szucha, ponieważ wożą ją, jak innych, z Pawiaka w Aleję Szucha. Jej tablica jest również na ulicy Woronicza w Liceum 10. Drugą z pań, którą chciałbym scharakteryzować, to jest kuzynka Janka, Maria Komorowska, żona generała Komorowskiego, jest w konspiracji, praktycznie biorąc, od późnej jesieni 1939 roku, jest w Krakowie, w 1940 roku składa przysięgę w ZWZ, pracowała w komórce łączności, zanim pracowała w komórce ICO i przejmowała kurierów z Węgier. Kuzynka Janka jest w komórce ICO, o której wspomniałem, a w czasie powstania warszawskiego 10 sierpnia 1944 roku jest w powstaniu warszawskim. Z powstania warszawskiego zostaje wywieziona do wsi podwarszawskiej, rodzi syna, drugiego syna. Potem z tej wsi podwarszawskiej przedostaje się do Krakowa. Do końca okupacji ukrywa się, a we wrześniu 1945 roku zostaje przerzucona do Londynu, do męża. Kolejną osobą, którą chciałbym scharakteryzować, pań, to Stefania Mieczyńska, która przeżyła okupację, która jest w randze kapitana, była jedną z szefowych ICO, o którym wspominałem. I ona po aresztowaniu Haliny Nieniewskiej do 1945 roku jest szefem komórki ICO. W powstaniu warszawskim bierze udział pani Stefania Mieczyńska, jest w sztabie grupy Armii Północ i pani Stefania Mieczyńska wynosi ciężko rannego z powstaniu warszawskim oddziału pierwszego pułkownika Antoniego Sanojcę. Po okupacji była pracownikiem Banku Polskiego, umiera w Warszawie. Chciałbym również Państwu poza kobietami scharakteryzować szefa oddziału Antoniego Sanojcę. Dorosły jest w czasie powstania warszawskiego, ma 45 lat. Jest oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu warszawskim zastępca grupy Armii Północ, Północ. Przed wojną jest już oficerem w 1936 roku, a w 1939 roku broni miasta Warszawy przed okupantem niemieckim na odcinku Wola. Był szefem oddziału pierwszego organizacyjnego i był zastępcą szefa grupy Północ. Naczelny wódz odznaczył go złotym krzyżem orderu Virtuti Militari. Miał siedmiokrotny krzyż walecznych. Po powstaniu warszawskim w niemieckiej niewoli, potem zostaje uwolniony, jest delegatem sił zbrojnych na kraj, na obszar południowo-zachodni, no ale Urząd Bezpieczeństwa czuwa. W związku z tym będzie dwukrotnie aresztowany. Pierwszy raz będzie skazany i aresztowany w listopadzie 1945 roku, dostanie 6 lat uboskiego więzienia. Zwolnią go w 1947 roku,
ale ponownie aresztują go w 1953 roku i zwolniony będzie w 1956 roku i potem zostanie zrehabilitowany. Władza ludowa w 1988 roku chce mu dać stopień generała brygady. Generała brygady w stanie spoczynku. Pan Antoni, pułkownik Antoni Stanojca odmawia przyjęcia stopnia generała brygady. W konspiracji jest jego żona, kapitan Jadwiga Włodek Stanojcowa, pseudonim Kalina. Ona jest lwowianką. Jest też dorosłą, ma 48 lat w czasie okupacji, a w konspiracji jest od listopada 1939 roku. Ona najpierw kierowała komórkami opieki podziemnej oraz rachuby. Jest w oddziale pierwszym organizacyjnym Sztabu Komendy Głównej SZP ZWZ AK. W czasie Powstania Warszawskiego walczy i jest sanitariuszką, ranna w obie nogi. Ranna jest w czasie bombardowania na ulicy Długiej 7. Była wtedy w szpitalu właśnie powstańczym pod tym adresem, kiedy nastąpiło jej zranienie w czasie bombardowania. Potem przechodzi kanałami do Śródmieścia. Ona była odznaczona Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Przeżyła. Była architektem z zawodu. Zajmowała się między innymi budową ośrodka sportowego w Laskach, a w latach 58-61 kierowała budową Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Na następnym spotkaniu mam zamiar pokazać Państwu bardzo ciekawą instytucję, do której bardzo ciężko znaleźć jest materiał, mianowicie Lombard Mały. To jest jeden z oddziałów straganu, Lombard, Zachód, o którym Państwu wspomniałem. A ten Lombard Mały zajmował się wywiadem na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, który był solą wokół już nie resortu, a Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Postaram się znaleźć materiały do tego tematu. Lombard Mały jest mało materiałów publikowanych i przedstawić Państwu bliżej tę organizację poakowską, która działała po rozwiązaniu przez Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek, Armii Krajowej na terenie naszego kraju. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do miłego następnego spotkania. Do widzenia. Jak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.